wszyscy mówią o tobie mama. Ta. Jesteś tiktokerką. Chyba tak. Jesteś stand-uperką. Mów tu ludziom, żeby ci, którzy jeszcze nie są w tych 4 milionach... Ale co, żeby takie gule im wyskoczyły? Nie, żeby się dowiedzieli, skąd się wzięłaś, jak to się zaczęło, że po prostu cała Polska na cię zna. Na TikToku. Od TikToka się wszystko zaczęło. No i tak... Fru! Poleciało dalej. Bardzo jesteś lakoniczna. Od TikToka się zaczęło. Co, siedziałaś sobie i pomyślałaś, zacznę się nagrywać na TikToku. Patrz, jak ty to wiesz. No. Tak było? No bo tak było, no. Przepraszam. No normalnie od TikToka się wszystko zaczęło. Moja siostra ogólnie też oglądała TikToka i ona mi tak pokazała, ty, tam są jakieś filmiki tego. No i tak się zaczęło od jednego filmiku do drugiego, po jednego obserwujący po 100 i tak się rozkręciło wszystko i tak fru, poszło. Polubiłaś wszystko. To. Musiałaś się gdzieś wyżyć i to przelałaś na ten internet. Stary miał mnie już dość, to powiedział, idź już tam. Poznajmy mamę na obrotach, co ona wyczynia w tych internetach. Staro nagrywo. Na co, po co, nie wiem, ale robimy. Czuję się jak schab ze śliwką zawinięty w szpagat. Ała! Jak ty to powiedziałaś? Bardziej. Bardziej, tak, bardziej, że bardziej. Czyli bardziej, okej. Okay. Co śmieszy ludzi, Klaudia? Wiesz co, nie wiem, co ich śmieszy we mnie, ale mam nadzieję, że właśnie te wygłupy to najbardziej. I chyba gwara, bo jednak ta gwara, no, co nie powia, to jednak ona jest śmieszna. Jak coś akcent... powia, to już powia. No dokładnie, może recht, dziucha. Mam recht? Ja, może racja. Dobre. Wiesz, że powiedziałam recht, a oni się leją. Na tym to polega, chyba ta gwara najbardziej też rozbawia. Czyli gwara śmieszy, dystans. A jak reaguje twoja rodzina? Jak oni byli młodzi, to nie było tych mediów społecznościowych. Jak no mama, siostry, ale nawet ojciec, za moich czasów nie było tych mediów społecznościowych. No za moich właściwie no, dokładnie. Też. No, no. To jak oni reagują? Dobrze. Wspierają mnie w tym. Mój mąż, moi rodzice, babcia, siostry, którym a właśnie rodzina... A kto to pokazuje babci? Babci założyłaś też te media? Nie, babcia nie ma, ale moja mama, mo. Ona z kuliś mnie właśnie założyła se TikToka. Mój tata nie miał TikToka, on ma TikToka, żeby mnie oglądać. Ja, no. Ale co babcia mówi, jak widzicie w przebraniu krewety albo świnki? Tyś zawsze była jeb... Przepraszam!